Witajcie o programowaniu możemy myśleć jako pewnym zarządzaniu sterowaniu informacjami a skoro informacjami to one gdzieś muszą przebywać. Istotne jest w jaki sposób będę te informacje przechowywał w jaki sposób będę miał do nich dostęp. W jaki sposób będę je przeglądał. Struktury danych są odpowiedzią na te wszystkie pytania. Zapraszam. Struktury danych to kontenery na informacje takie zbiory gdzie coś przechowuje. I teraz ważne jest, że te dane przechowywane w kontenerze mogę przechowywać na różne sposoby, to znaczy ta logika zależności między tymi informacjami może być różna. Co więcej, w pamięci ram również w różny sposób mogę organizować te metody przechowywania tych informacji. Zobaczcie, tu mam taki przykład stosu, który chcę omówić, jako takiego. Kontenera takiej specyficznej struktury danych. Otóż logika powiązania danych w takim stosie jest taka, powiedzmy, że możemy sobie to wyobrazić właśnie jako taki stos, gdzie na jakichś informacjach są kolejne i zawsze do takiego stosu mogę dorzucić nową informację, o tak, od góry. Oczywiście w pamięci ram nie będzie żadnej góry. Ale ta logika powiązania danych, w jaki sposób my możemy sobie to przedstawić, wyobrazić, jest właśnie taka. Mogę dodać nowy element, ale tylko na górę tego stosu. Zatem widzę zawsze tylko czubek. Nie mogę sobie wyjąć na przykład tego elementu, zanim nie wyjmę tego, który jest na samym, na samym wierzchu. Czyli, aby wyjąć ten drugi, muszę najpierw wyjąć ten, który był tutaj na górze, te trzy są pod spodem. Jak już go wyjmę, dopiero mogę sobie wyjąć ten następny. Nie mogę na przykład wyjąć z samego dna e, tych danych z naszego kontenera, ponieważ nie taka jest logika stosu. Oczywiście, tak naprawdę mógłbym to uczynić, ale wtedy nie miałbym do czynienia ze stosem. Byłaby to jakaś inna struktura, właśnie taka, która tak ją, taką operację umożliwia. I teraz pytanie: no to po co mi taka ograniczona struktura, która pozwala coś tylko do góry? Nałożyć i wyjąć, bo to są bardzo proste operacje, które nie zajmują wiele czasu, a są takie algorytmy, które idealnie wykorzystują stos, aby wykonać pewne operacje. Mówiąc krótko, inna struktura niż stos, nie za bardzo by się nadawała, albo byłaby niepotrzebnie rozbudowana, podczas gdy prościutki stos, w którym mogę element tylko Jeden na górę dodać i zdjąć, i to tylko tyle, jest o wiele sprawniejsza, o wiele wydajniejsza, zajmuje mniej zasobów, a w wielu przypadkach, w wielu algorytmach jest świetna i wystarczająca, żeby rozwiązać jakieś problemy. Kolejka to kolejna struktura danych czasami spotkacie takie określenie FIFO first in, first out która jest tak zorganizowana, że jeżeli gromadzimy jakieś informacje, które wchodzą do takiego kontenera, to możemy o nich właśnie myśleć, jakby to była taka kolejka, taka w sklepie. Zatem wyobrażenie może być następujące. To jest nasza przestrzeń, gdzie możemy te dane przyjmować, i tu przychodzi pierwsza informacja, ląduje na początku kolejki. Jeżeli chcemy teraz zdjąć coś z tej kolejki, to możemy zdjąć tylko o. Z tej strony, zatem, jeżeli tu jest jakaś informacja, a potem dochodzą następne, no to gdzie one przychodzą? Przychodzą na koniec kolejki, dokładnie jak w sklepie. Każdy kolejny jest gdzieś tutaj. Przychodzi kolejna, no to pojawia się tutaj. Nie można sobie na przykład w to miejsce wstawić, no bo to już wtedy takie poza kolejnością, to by się tutaj kupujący zdenerwowali w sklepie. Zatem pierwszy przychodzi. I pierwszy jest zdjęty, czyli obsłużony. Zatem, jeżeli chce coś dodać, to dodaje na koniec, a jeżeli chce coś zdjąć z takiej kolejki, to zdejmuje tylko z początku takiego kontenera. I to jest coś, co przypomina kolejkę. Są też kolejki priorytetowe, czyli takie, w których pewne elementy mogą wejść trochę poza kolejnością. Mają pewną wagę, rangę, priorytet. Można to sobie tak skojarzyć, że jakąś panią w ciąży puszczamy wcześniej, no bo nie będzie kobieta stała no i bardzo dobrze i wtedy ona może faktycznie wejść poza kolejnością ale to już jest jakaś mutacja to jest troszeczkę inna struktura właśnie taka kolejka z priorytetami to jest też bardzo często wykorzystywana struktura danych i znowu ktoś powie ale dlaczego przecież fajnie byłoby gdybym mógł coś tutaj włożyć do środka i są i takie struktury danych akurat ta realizuje pewien model pierwszy przyszedł pierwszy wyjdzie gdzie możemy taką strukturę wykorzystać Wyobraźmy sobie, że mamy takie urządzenie, router. Wiecie co to router, nie? Router przyjmuje dane z sieci, na przykład lokalnej. Powiedzmy, że macie w domu trzy urządzenia i przychodzi sobie tutaj z komputera, z komórki. Tutaj, PC był jakiś i tam, nie wiem, jeszcze z pralki. Akurat macie pralkę Wi-Fi. No i wszystkie te urządzenia w tym samym momencie wysyłają jakieś dane do routera. I te dane tak wpadają. Non-stop. Ten router musi je gdzieś na chwilę przechować, zanim on je wyśle. No właśnie. O kolejności decyduje, kto pierwszy, ten lepszy. Dane przychodzą. Niektóre są z komputera, inne z komórki, inne z pralki. One się tutaj układają tak po prostu. Jedne za drugimi. Czasami będzie coś z komputera. Potem coś będzie z pralki, potem znowu będzie coś z komputera, a potem coś z komórki, i znowu coś z komputera, i tak dalej, i tak dalej. I tak jak one przychodzą, to się ustawiają na koniec takiej struktury, a potem sobie wychodzą. Zatem widzimy, że kolejka jest takim narzędziem, które pozwala porządkować ruch sieciowy w tej sytuacji. Zatem istnienie takiej struktury, która. Odzwierciedla tę mechanikę, że coś przychodzi, coś wychodzi, i tu kolejność jest ważna, bo nie chcemy, żeby tutaj jakieś przepychanki były. No to jest przydatne. Kolejna struktura, którą możemy wykorzystać w różnych programach. Kolejnym przykładem takiego kontenera, takiej struktury danych będzie lista. Lista bardzo przypomina kolejkę, też elementy możemy sobie wyobrazić właśnie w taki sposób z tym, że nie ma tego ograniczenia, iż tylko na końcu mogę wstawić element, Albo tylko z początku mogę go zdjąć. Nie muszę, mogę też sobie z, ze środka, na przykład usunąć element, albo wstawić nowy gdzieś tutaj. Co ciekawe, jak te elementy mogą się na przykład w takiej pamięci RAM widzieć? Otóż możemy stworzyć listę w taki sposób, że jeżeli jakaś informacja siedzi sobie w pamięci RAM, to ma jeszcze jedną informację, mianowicie wie, gdzie znajduje się następny na liście. Czyli ma taki wskaźnik, do tego, gdzie w pamięci komputera jest kolejny element, i to nieważne, gdzie on jest, bo ten element wie, tworzy się pewna taka logiczna struktura powiązań. Ten oczywiście ma tę samą własność, a więc wie, gdzie leży ten element. No ten niebo już został usunięty. Ten element zna położenie następnego i tak aż do ostatniego elementu. Jeżeli elementy są powiązane tylko tak w jedną stronę, to mówimy, że mamy listę jednokierunkową to będzie taka jednokierunkowa. Ale to znaczy, że możemy mieć listę dwukierunkową, i rzeczywiście jest coś takiego. To znaczy, że każdy element na takiej liście wie, kto jest przed nim na liście i wie, kto jest za nim. Zatem mamy takie połączenie tych wszystkich elementów, jakby w dwie strony. Co to daje? To daje to, że mogę się poruszać po tej liście w dowolną stronę, bo zauważcie, ta struktura sprawia, że jeżeli jestem na tym elemencie w mojej strukturze, to żeby dojść na przykład tutaj, no to muszę przesunąć się raz, dwa, trzy razy. I tylko w tę stronę. Jeżeli jestem tu, to nie mogę się za bardzo przesunąć w tę stronę. Zatem, jeżeli miałbym listę i miałbym ten pierwszy element, to żeby dojść do np. przedostatniego, muszę przesunąć się tak bardzo dużą ilość razy, że wszystkie elementy gdzieś tam przejść po kolei. Mówię pewnym skrótem. Zatem mamy tutaj listę taką. Yy, dwukierunkową, która pozwala na trochę bardziej elastyczne poruszanie się po tych elementach. Mogę się przesunąć od elementu w lewo w prawo. Znowu lewo, prawo to nasz sposób wyobrażenia. W pamięci nie ma lewego i prawego. Po prostu jest wskaźnik na coś logicznie wcześniej i później. Mamy też listy cykliczne, to znaczy elementy mogą być tak Ułożone, że możemy je sobie wyobrazić o w taki sposób. I znowu może być lista cykliczna, jednokierunkowa albo dwukierunkowa. To znaczy, że pierwszy i ostatni element wskazują na siebie nawzajem. Po takiej liście mogę się tak nieustannie poruszać, ona tak, jakby no, nie miała początku i końca. Różne języki programowania w swoich bibliotekach standardowych będą dostarczać Wam bardzo dużo takich różnych struktur. Niektóre struktury spotkacie tylko w jednym języku czy w dwóch, w innym tego nie będzie, ale wiele będzie bardzo wspólnych. Czasami spotkacie też trochę inne określenie, inny trochę żargon na dany kontener w innym języku, ale jak już zaczniecie go używać, okaże się, że bardzo przypomina albo wręcz jest tym samym, co było trochę w innym języku, ale tam troszeczkę inaczej nazwane. Idea jest generalnie taka, ja tak. Ogólnie jeszcze trochę o tym opowiem. Spotkacie kontenery sekwencyjne, czyli takie, gdzie dostęp do elementów następuje przez pewien indeks. Czyli elementy, na przykład w tablicach, jak w języku C, będą ponumerowane: zerowy, pierwszy, drugi i tak dalej. Możemy też spotkać wektory, to też są takie sekwencyjne kontenery, tylko trochę bardziej elastyczne od tablic. Tablice najczęściej są sztywne, tworzymy je raz. Zawierają pewną ustaloną ilość elementów, a takie na przykład wektory możemy sobie troszeczkę powiększać w trakcie działania programu, pomniejszać, czyścić, czyli są takie rozszerzalne, bardziej elastyczne. Możemy też spotkać wiele kontenerów opartych o taką cechę pary, czyli dla jakiegoś klucza mamy dopasowaną wartość. Ten klucz to może być tak jak tutaj indeks liczbowy, ale to może być nawet jakiś napis czy inna wartość, gdzie mamy taką parę skojarzeniową. To no, bardzo naturalne, na przykład. Imię klucz to imię, a wartość to na przykład Piotrek. Tak? Klucz nazwisko, a wartość to Kowalski i tak dalej. I wiele takich zbiorów będzie opartych właśnie o taką formę takiej pary, gdzie tutaj na przykład spotkacie się z tablicami asocjacji Asocjacyjnymi, które będą taką mechanikę wykorzystywały. Mamy też różne kontenery porządkujące, tutaj wymienia chociażby zbiory, często spotkacie takie określenia jak set, jak chociażby w języku Python. To są takie kontenery, które przy dodawaniu elementów od razu je w pewien sposób porządkują, czyli są zawsze na przykład posortowane albo są zawsze alfabetycznie ułożone, jeżeli mamy w takim zbiorze napisy. Co więcej, w takich zbiorach elementy mogą się nie powtarzać, czyli zawsze będzie tylko jeden przedstawiciel o danej wartości, ale mogą się powtarzać. To już jest właśnie kwestia, jaki mamy kontener, jakie on ma zasady, jaką logikę y, tych informacji, które będziemy składować, przyjmiemy. Tych kontenerów naprawdę jest bardzo dużo i różne języki dostarczają te wszystkie narzędzia najczęściej. Po prostu dla nas, tak abyśmy nie musieli tego pisać samodzielnie, dlatego że możemy samodzielnie stworzyć pewne struktury. Niektóre języki umożliwiają tworzenie samodzielnie jakichś własnych struktur, ale wiele z tych struktur mamy już gotowe. One są zoptymalizowane, poprawiane. No i tak powiem z doświadczenia: szkoda wyważać drzwi otwarte i warto korzystać z tych kontenerów, które twórcy języka nam dostarczają i polecają. One są zweryfikowane, bezpieczne, najczęściej. Bardzo dobrze zoptymalizowane, i to, co my wymyślimy, niekoniecznie musi być takie dobre. Ale to nie znaczy, że nie warto pobawić się w tworzenie swoich własnych struktur. Polecam pobawić się w takie tworzenie własnej struktury danych, na przykład w języku C, gdzie mamy wskaźniki. Proszę, możecie sobie wejść na jeden z moich kursów, gdzie uczę wstępu do programowania, właśnie korzystając trochę z C, i tam możecie sobie w jednym z tematów taką strukturę danych jak stos czy kolejka samodzielnie utworzyć, zaimplementować i przemyśleć logikę działania takiej struktury. A po tej teorii chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak mogą języki implementować niektóre struktury. Wybrałem C. Mamy środowisko Visual Studio Community, i tutaj zobaczcie, mamy taką tablicę która sekwencyjnie numerowane elementy może przechowywać. Tu sobie przechowuje wszystko jakieś tam liczby, napisy, najprostsze formy informacji, danych takich do przechowywania, i tu właśnie mamy jakąś tablicę, później sobie to wyświetlimy. Tu mamy też tablicę, tylko już z nowszego standardu C11 i późniejsze. Tutaj mamy wektor, czyli taka. Tablica, którą mogę powiększać, i tutaj na koniec tej tablicy dodaję sobie elementy. Mówiąc krótko, te tablice, dwie pierwsze, one były takie sztywne, jeśli chodzi o ilość. Tutaj były dokładnie trzy, tu była pamięć zarezerwowana dokładnie na 10 elementów, a tutaj mam taki bardziej rozciągliwy worek, który może zmieniać ilość elementów w trakcie działania programu, ale też jest to kontener taki sekwencyjny, czyli tutaj te elementy też są ponumerowane 0 1 2 i tak dalej. Mamy tu przykład takiego kontenera mapy, map, który korzysta z tych par, o których wspomniałem, gdzie tutaj sobie tworzę taką parę klucz i wartość, gdzie kluczem uczyniłem napis. O tu na przykład jest Mapa, gdzie pod kluczem A będzie przechowywana wartość 3, a pod kluczem B wartość 12. Zatem widzimy taką parę skojarzeniową, tak jak to imię, Piotr, nazwisko Nowak i tak A tutaj mamy realizację stosu. Zobaczcie, tu mamy stos, który przechowuje jakieś liczby, takie zmiennoprzecinkowe, o takie jak na przykład 12,5 i tak dalej. I tutaj, sobie na wierzch tego stosu metodą push wkładam kolejne informacje, kolejne dane. Jak sobie tutaj za chwilę wyświetlę, to mam dostęp do takiej, do topowego, tego najbardziej na górze, jakby elementu. Mogę go sobie podejrzeć. Później usuwam ten element z wierzchu i podejrzę sobie kolejny. Skompilujemy to. Popatrzymy na wyniki, zobaczcie. O, tu się coś przesunęło, zerknijcie. Pierwsza nasza tablica, mająca trzy elementy, i widzimy, są wyświetlone. Taki kontener, jak najbardziej funkcjonalny. Tutaj mamy ten array. Tu też są elementy, które tutaj były podane i jeszcze jeden dodatkowy zero, bo tych elementów ma być tutaj 10. A ja podałem, 2, 3, 4, 6, 9. Pozostałe niewy, niewypisane tutaj, to będą domyślnie zera. Stąd to zero na końcu, co nie jest akurat w ogóle istotne. Tu mamy ten wektor, i widzimy, że do wektora dodałem dwa elementy, mogę dodać jeszcze z jeden, tak? czyli tutaj nie muszę mieć ustalonej z góry wielkości takiego wektora. Jeżeli coś tutaj zmienię, to to jak najbardziej zadziała. Zobaczcie, jeżeli sobie to skompilujemy, to taki wektor w tym momencie będzie miał już trzy elementy, a nie dwa. Tak? 10, 20 i 30. Tutaj sobie wyświetlamy o właśnie wartości, które ukrywają się w tej mapie. To ta para, klucz wartość, a tu mamy nasz stos. Najpierw dodaliśmy na stos 12,5, na wierzch później trafiło 32,5, i potem, potem na samą górę 80. No a jeżeli sobie teraz wyświetlimy topowy, to będzie właśnie ten 80. A po Wykonaniu metody POP znika ten dotychczasowy pierwszy i na górze teraz leży ten, który był przed chwilą jeszcze pod spodem, czyli 32,5. Zatem widzimy, że ta struktura stosu jest tutaj zachowana. To jest tylko przykład prawdopodobnie. Mm, jeszcze jeżeli nie uczyliście się tego C, a jest to przykład może nieczytelny pod względem kodu, ale chciałem Wam pokazać taki przykładowe użycie tych kontenerów, tych struktur danych w języku. Tutaj wybrałem C. Trochę inaczej będzie to w Pythonie, troszeczkę pewnie jeszcze inaczej, nie wiem, w Java i tak dalej. Ale idea wszędzie taka sama: struktury danych, bardzo, bardzo przydatna, bardzo ważna część wiedzy związanej z programowaniem. Tyle na dzisiaj.